Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu ogólnym na czwarty kwartał bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie takie króciutkie czytanka na każdy miesiąc, październik, listopad, grudzień, czwartego kwartału oczywiście, na sprawy zawodowo-finansowe i uczuciowe. Wylosuję również dla Was jedną kartę na zdrowie, na co zwrócić uwagę. No i przed każdym z rozkładów wylosujemy sobie tarota snów, jedną kartę patronkę. Zobaczymy, jaka energia będzie Was wspierać, motywować do działania. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne, każdy z Was ma inną historię życiową, więc jeżeli uznacie, że nie rezonuje, to trudno, wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. No dobrze, to chyba tyle. Karty wszystkie były tasowane. Więc zaczynamy sobie od karty patronki na sprawy zawodowo-finansowe. Jaka energia będzie Was wspierać? Już patrzymy poprzez przełożenie. Siedem denarów. Czyli cierpliwie czekaj, raku. Dobrze inwestujesz. Ktoś też Ci pomoże. Prawdopodobnie zodiakalny byk. Siedem denarów to są starania. To są prace nad jakimś projektem, nad jakimś pomysłem. Cierpliwe poszukiwanie pracy, taka jaka mi odpowiada, jaka mnie spełnia. Szukam to, co chcę robić, prawda? Bo wiele lat się uczyłem, studiowałem i chcę pracować na przykład w zawodzie. I tutaj, żeby nie ustępować, nie rezygnować, na spokojnie czekać, ponieważ te pieniążki, ta praca powinny się lada moment pojawić. Oczywiście wszystkie raki, które czekają też na jakieś pieniądze. Ktoś ma się z Wami rozliczyć, ktoś Wam ma coś wypłacić, zwrócić, bądź składaliście jakieś podania, jakieś wnioski do rozpatrzenia odnośnie jakiejś dotacji, wsparcia finansowego, to tutaj lada moment powinna być akceptacja, tak, odpowiedź zwrotna, która będzie pozytywna, więc jeszcze troszeczkę nie denerwujcie się, pilnujcie swoich spraw, bo to nie jest tak, że macie odpuścić i zupełnie no, czekać na zasadzie będzie to będzie. Nie, trzeba od czasu do czasu się dowiadywać, być może ponaglać, pilnować swoich spraw, dbać o swoje interesy, ale bez jakiejś takiej nerwowej atmosfery, żeby się po prostu nie ponieść niecierpliwości. Zobaczmy, co na każdy miesiąc powiedzą nam karty. I zaczynamy sobie od października. Październik. Październik, finanse dla raka. Praca i finanse. 10 buław. I dalej październik. 6 kielichów. I ostatnia karta na październik, siła. Listopad. 5 denarów. I dalej listopad, 9 mieczy. Oraz ostatnia karta, 2 buławy. I grudzień 2022 rok, sprawy zawodowo-finansowe dla raka. 7 denarów, tu powtarza nam się ta karta z tła. Siedem buław. I 8 mieczy. W tle mamy asa buław. Więc tutaj widzę uzdolnione raki, które wierzą w siebie, które palą się wręcz do pracy, mają naprawdę mnóstwo pomysłów, chcą pracować, są bardzo zaangażowane.
I pojawi się jakaś szansa, kochani. Tylko no musicie czekać. I tej karty cierpliwości tutaj jest bardzo dużo. Nawet dwie siódemki dają nam umiarkowanie, tak? Czyli też coś się opóźnia. Ale to nie dlatego, że ktoś robi ci na złość, raku, ale dlatego, że być może to, co dobre dla ciebie, dopiero nadchodzi, więc jeszcze troszeczkę wytrzymaj. Są jakieś opóźnienia, ale będziesz zadowolony. Dobrze, pierwszy rząd, energie, które zanikają w danym miesiącu. Środkowy, na czym macie się skupić i ostatni rząd, z jaką energią wchodzicie do kolejnego miesiąca. Dopowiem sobie tutaj dwie karty, bo tak, w październiku 10 buław, więc tutaj najtrudniejszy jakiś okres za Wami. Wydaje mi się, że jesteście bardzo ambitni, bardzo pracowici i ostatnio po prostu zbyt wiele wzięliście na siebie. Potrzebowaliście odpoczynku, tak? Potrzebowaliście odpoczynku. Jakieś sprawy też tam się nawarstwiły. Może być tak, że prowadziliście własną firmę, może być tak, że pracowaliście na etacie. Tam mi, kochani, niektórzy piszą w komentarzach, czy ja tylko dla firm stawiam karty. Kochani, nie dla firm, ale ludzie nie tylko pracują jako właściciele własnych firm, ale pracują też w firmach na stanowiskach, na określonych posadach. Więc dlatego kilka wersji zawsze muszę powiedzieć. Jeżeli nie ma kart dla Was, to znaczy, że u Was sytuacja być może jest w normie. Dobrze, zobaczmy tą dziesiątkę buław. Coś się zmieniło i dlatego rakowi jest ciężko. Dziewiątka. Zbyt emocjonalnie przeżywasz to, kochany raku, ale tutaj dopiero i też mamy umiarkowanie w tle, czyli na spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, wszystko zmierza w dobrym kierunku, tylko musisz przetrwać jakieś zawirowania. Może być też tak, że rak jest na coś niezdecydowany, ewentualnie współpracujesz z osobą, która zawsze Cię odwodzi od jakiegoś pomysłu. Tu już rak chce działać, już chce coś rozpocząć, a ta druga osoba, a wiesz, zastanów się, a może nie tak, budzi takie jakieś wątpliwości, zawsze Wam nakładzie coś do głowy, co powoduje, że rak jest zakręcony, no i w końcu nie wie, co ma zrobić, prawda? Więc tutaj bądźcie tacy stanowczy, asertywni i raczej stawiajcie na siebie. Ufajcie swoim przeczuciom, ufajcie swojej intuicji. Co dalej? Niektórzy są już po urlopie, po jakichś wyjazdach, po jakichś wycieczkach, bo byliście po prostu zmęczeni i teraz chcecie szybko wrócić do pracy. I na czym macie właśnie się skoncentrować? Szóstka kielichów. Nadrabianie jakichś zaległości. Tutaj kontakt z klientem bądź z osobami, z którymi współpracujecie. No jeżeli pracujecie na etacie, no to tutaj być może właśnie nadrobienie jakichś zaległości, podtrzymanie dobrych relacji, taka wzajemna pomoc, życzliwość, tak? Może niektóre raki myślą o tym, żeby wrócić do jakiegoś pracodawcy, z którym kiedyś współpracowały. Natomiast te raki, które mają własną działalność, tutaj wydaje mi się, że jakieś usługi świadczycie. Ewentualnie no, praca z dziećmi, kontakt z ludźmi na co dzień i tutaj też będziecie chcieli podpisywać na wszelkiego rodzaju korespondencje, właśnie jakieś też zaległości nadrobić. Oferować coś, tak? Cały czas być na bieżąco, zwłaszcza te raki, które gdzieś tam w internecie pracują, na przykład wyjechaliście, no i gdzieś tam się zapytań bądź jakichś zamówień zgromadziło i teraz to trzeba wszystko po prostu na bieżąco pouzupełniać. Równowaga emocjonalna, więc myślę, że tutaj raki już się uspokoiły, już wiedzą, co chcą. Chcą spełnić też jakieś swoje marzenie, które... Jakieś plany, które od dłuższego czasu gdzieś tam w Was tkwią, tylko nie było okazji ku temu, żeby za to się zabrać. Więc nie wiem, jakiś pomysł na własny biznes, może przekształcenie zawodowe, czyli na przykład no, pracowaliście do tej pory jako osoba, która no, jest gdzieś na etacie, a teraz chcecie na przykład na własną rękę coś rozpocząć, tak? Bądź zupełnie się przebranżowić, nie pracować już w temacie wyuczonego zawodu, tylko spróbować czegoś innego. No różne mogą być tutaj zmiany, ale widzę, że dacie radę. Jest jakieś to wyzwanie przed Wami, ale myślę, że sobie poradzicie, tylko właśnie nie ulegajcie podszeptom innych osób, które być może no, nie do końca orientują się w temacie, a mogą Wam właśnie w
w głowie troszeczkę zrobić mętlik. Z jaką energią wchodzicie w listopad? Karta siły, czyli daję sobie radę, mimo że jest ciężka sytuacja, mimo że jest dużo pracy. Być może są jakieś napięcia też emocjonalne, bo to różnie bywa, zwłaszcza właśnie kontakt bezpośredni, na przykład z klientem, gdzieś tam musicie no, wykazywać swoją cierpliwość, opanowanie, pewne standardy, nawet jak ktoś tam, no niestety, no różni są ludzie, tak? Denerwują się, mają jakieś pretensje, zgłaszają jakieś reklamacje, potrafią jedni być normalni i przyjemni, inni znowuż unosić się emocjami i zazwyczaj no właśnie w takich sytuacjach trzeba pewne jakieś swoje zachowania powstrzymać i właśnie dostosować się, opanowanym być i dostosować się do sytuacji. Więc tutaj jakieś wyzwania przed Wami, bądź nawał pracy, mówię, jakieś zaległości tutaj, tak? Bo dużo się działo pod Waszą nieobecność i trzeba to nadrobić, dostosowanie się też do jakiejś nowej sytuacji. Ale kroczycie po sukces, uważacie, że dacie sobie radę i nie ma takiej sytuacji, której byście nie opanowali, bo macie wszystko ładnie zaplanowane, kroczek po kroczku i Wy wiecie, czego chcecie. Jest ta odwaga, jest ta pewność siebie, dam po prostu radę. O czym pomału zapominacie w listopadzie? 5 dynarów, czyli straty, problemy finansowe, więc tutaj wychodzicie jakby na prostą. Też takie siedzenie w domu, być może u niektórych były problemy ze zdrowiem właśnie, takie przemęczenie, więc tutaj już wracacie do kondycji, ale znowuż stresujecie się bądź boicie się, nie wiem, czy jakiegoś spotkania i teraz tak, te raki, które szukają pracy, ktoś może Wam wyciągnąć pomocną dłoń, na przykład lew i pomóc załatwić jakąś pracę i tutaj możliwy koniec właśnie z problemami, ale no czemu Wy się stresujecie, czemu Wy się boicie iść na to spotkanie bądź po prostu pójść na ten okres próbny? Może trzeba jakieś przeszkolenie przejść. Te raki, które wyjeżdżają za granicę do pracy, no tutaj mogą mieć problem z językiem obcym. Też nie martwcie się tym. Pamiętajcie, jeśli wejdziesz między wrony, zaczniesz krakać jak i one, więc nawet jeżeli Wasze możliwości językowe były na poziomie podstawowym, bądź nawet mniej niż podstawowym, tylko komunikatywnym, to bardzo szybko w takim miejscu, gdzie słyszycie dany język, gdzie cały czas macie kontakt z ludźmi, którzy się nim posługują, no można się po prostu bardzo szybko nauczyć i potreperować te swoje umiejętności, więc tutaj nie bójcie się, absolutnie, nie stresujcie. Też boicie się, nie wiem, o jakąś młodszą osobę spod znaku ryby. Nie wiem, czy to jest Wasza córka, czy to jest Wasza wnuczka, bo tutaj też temat dzieci. No oczywiście te raki, które wracają do pracy, bądź uruchamiają tutaj jakiś projekt, własną działalność, no też się martwią, co z dzieckiem, tak? Bo na przykład, jeżeli macie w wieku szkolnym, to nie ma problemu, dziecko pójdzie do szkoły, ale co z dzieckiem, które jest na tyle malutkie, że jeszcze nie może iść do żłobka, przedszkola? No a ktoś musi się nim zaopiekować, ktoś musi się nim zająć, więc tutaj myślę, że też znajdzie się życzliwa osoba, tylko musicie poprosić, bo nikt nie ma prawa się domyślać, że Wy potrzebujecie takiej pomocy. Poprosić, że no, chcielibyście kogoś do dziecka nająć, boicie się troszeczkę zatrudniać jakąś obcą osobę, no bo to jednak wiadomo, nasza ukochana dziecina, chcemy dla niej jak najlepiej i wiedzieć, że jest pod jak najlepszą opieką. Dobrze, kochani, więc tutaj nie bójcie się też ryzyka, intuicja dobrze Wam podpowiada, no to, że coś jeszcze nie wychodzi, coś się nie opóźnia, to nie znaczy, że źle na tym wyjdziecie, więc tutaj skoncentrujcie się na tym, żeby podreperować swoje emocje, nie siedzieć też jakoś po nocy, nie myśleć, nie projektować, bo znowuż no, też w jakiś sposób być może rodzina na tym ucierpieć, tak? Zwłaszcza te raki, które nam bardzo tutaj jakoś... Nawet drugi etat niektórzy wzięli, tak, żeby podreperować jakoś budżet domowy, no i gdzieś tam na nocną zmianę właśnie do pracy co noc wyruszają. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc grudzień? Dwie buławy, czyli planowanie, co mam zrobić, którą ścieżką pójść. Może być też tak, że dwie oferty pracy jakieś były zaproponowane. Może właśnie współpraca z tą rybką, tak, otwarcie jakiejś spółki. Praca na dwie zmiany i tutaj właśnie takie zastanawianie się, co ja mam zrobić, którą z opcji wybrać. Współpraca też, czy mogę liczyć na ukochaną osobę, która będzie mnie wspierać, tak? Czy sobie poradzę z tym nowym projektem, który jest dla mnie wyzwaniem. Jeżeli jesteście w tej pracy, w której już od dłuższego czasu pracujecie, a pojawia się możliwość współpracy
z kimś innym, na przykład przejście do innej firmy, bądź przekwalifikowanie się jakoś, no, współpraca z nową osobą, tutaj też będziecie to bardzo analizować i jeszcze w listopadzie nie podejmiecie decyzji. Chcecie poczekać i tutaj myślę, że w grudniu już jakieś pierwsze efekty, jakieś decyzje zapadną. Natomiast na czym macie się koncentrować, żeby się nie poddawać, iść do przodu, tak? Pilnować swoich planów, swoich projektów, swojego miejsca pracy, swojej firmy. Jeszcze nie rezygnować, bo niektórzy mogą zacząć się zastanawiać, czy nie zawiesić, czy właśnie nie zlikwidować i faktycznie zostać tylko na etacie, czy odpuścić sobie dodatkowe jakieś zatrudnienie, żeby właśnie więcej czasu z dziećmi spędzać. Tutaj mogą pojawić się jakieś problemy, nawet jakieś pretensje, jakieś ataki. Zaraz może zobaczymy, o co chodzi. Ale wasze stanowisko, wasza prawda właśnie są dostateczne. Problemy tutaj też niektórzy mają ze zdrowiem. Nie wiem, czy chodzi o wasze dziecko, czy chodzi o wasze zdrowie, ale tutaj sprawa się ostatecznie wyjaśni i uda wam się albo kogoś do czegoś przekonać, albo właśnie obronić jakichś swoich planów, bo karta sądu ostatecznego to jest nagła poprawa, tak? To jest jakby pokonanie jakichś trudności. Odcięcie się od jakichś trudnych decyzji, takie zastanowienie się jeszcze raz, co ja chcę w życiu robić i stwierdzenie, no nie, że mam talent, chcę to robić, chcę działać w takim temacie, który mi pasuje, że jestem gotowa przyjąć taką ofertę, która mi tutaj odpowiada. I ten as buław pokazuje szansę na awans, szansę na pracę, która spełnia wam satysfakcję, praca własnych rąk, którym ufam, tak? Gdzie ludzie też chcą ze mną współpracować, bo są zadowoleni na przykład z jakiegoś mojego rękodzieła, z jakiegoś rzemiosła, bądź no, z tego, co wychodzi spod mojej ręki, na przykład fryzjerka, tak? Jest utalentowana i każda klientka jest zadowolona z cięcia, z koloru. Więc tutaj tak to wygląda. No i powrót do zdrowia, jeżeli któreś raki tutaj cierpiały na jakieś stany emocjonalno-depresyjne, tak? Więc tutaj poradzicie sobie z tym i nie bójcie się, naprawdę sytuacja będzie w normie, byle tylko trwać przy swoim. Wchodzicie w styczeń ósemką mieczy i cesarzem. Ósemka mieczy to jest taki właśnie znowuż troszeczkę strach na własne życzenie, bo to siedzi w naszej głowie, tak? Czyli trzeba przełamać pewne bariery, na pewne sprawy spojrzeć troszeczkę inaczej, nie bać się rozmawiać, nie bać się wyjść z jakąś propozycją. Tutaj do zodiakalnego barana, bądź nie wiem, jakiś starszy mężczyzna o kilka lat, też jakieś sprawy urzędowe załatwiane. No może właśnie, mówię, pracowaliście na etacie, chcecie otworzyć własną firmę i wreszcie tutaj zdecydujecie się na to i będziecie załatwiać. Jeżeli macie własną firmę, uważajcie, bo może być na koniec roku jakaś kontrola. Natomiast ogólnie cesarz mówi o fajnym stanowisku, fajnym miejscu pracy, poczuciu zadowolenia i takiego bezpieczeństwa. Mam pieniądze, wiem, co robię, dobra renoma też firmy, dobry szacunek w pracy, awans, możliwy awans, więc może być też tak, że tutaj, jeżeli pracowaliście na stanowisku bardzo się staraliście, no jednak pracodawca to zauważy, tak? I tutaj naprawdę mogą być jakieś awanse, których wy jeszcze się nie domyślacie i nie widzicie, ale być może jest szykowane. No właśnie, jakaś plotka dojdzie, ewentualnie no, taka wiadomość do was dotrze. Dobrze, kochani, to tyle. Może być jakiś taki stresujący okres, ale wy sobie poradzicie. No, byle cierpliwie poczekać, bo naprawdę zmierzacie w dobrym kierunku, tylko to nie będzie na już. No musi się to wszystko jakoś ułożyć, tak? Bo to, co najlepsze, czeka na was być może tutaj już w grudniu. To tyle. Zobaczmy, co na uczucia nam powiedzą karty. Sprawy uczuciowe. Najpierw karta patronka, wylosujemy sobie kartę patronkę na miłość i uczucia dla raka na czwarty kwartał 2022 roku. Miłość i uczucia. Czwarty kwartał 2022 roku. Miłość i uczucia. Październik, listopad, grudzień. I też poprzez przełożenie wylosujemy sobie jedną kartę.
I już patrzymy, co to jest, kochani. Miecze, 7 mieczy. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się okłamać, zwłaszcza wodnikowi. Coś knuje za waszymi plecami, może się z kimś spotyka gdzieś tam na nocnych randkach, schadzkach. Ewentualnie was śledzi, obserwuje. No, nie do końca jest tak, jak wam się wydaje. Nie śpieszcie się też z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, zwłaszcza te związki, które dopiero raczkują. Więc może wam się wydawać, że to jest jakaś miłość od pierwszego wejrzenia, że już jest ach i och, a to jeszcze niestety być może tak nie jest. Osoba też być może, z którą się spotykacie, no mówi wam, że jest singlem, a niestety ukrywa jakieś informacje przed wami. Może rodzinę, może inny związek, może właśnie to, że nie ma pracy. No są jakieś tajemnice, ale tutaj widzimy mężczyznę, który skrada się nocą. No chyba, że wy macie romans, moje kochane raki, więc po nocy nigdzie tam nie chodźcie, bo może ktoś gdzieś was na jakimś gorącym uczynku nakryje. Zobaczymy, co karty pokażą. No różnie to bywa, kochani. Jak to mówią, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Październik, zobaczmy. Październik, uczucia dla raka. Król mieczy. Wodnik o czymś nie mówi rakowi. No zobaczymy, o co chodzi. I dalej październik. 9 kielichów. I ostatnia karta na październik. Pustelnik. I listopad. Księżyc. No właśnie, jakieś tajemnice są. I dalej listopad. As denarów. I ostatnia karta. Słoneczko. I grudzień. Miłość, uczucia. 4 denary. I dalej grudzień, 7 mieczy, gdzie ta siódemka się znowuż pojawiła, jakiś złodziejaszek się w nocy skrada. I ostatnia karta na grudzień, 6 buław. W tle mamy głupca, no właśnie. Nie postępuj głupio, raku. Nie bądź też naiwny, infantylny i w ogóle no taki beztroski. Niepoważny, dziecinny, albo chodzi o dziecko, że ktoś przed wami dziecko ukrywa, albo to, że jeszcze nie dojrzał do stałej relacji. Kochani, karta głupca, zaczynanie czegoś od zera. Może chcecie razem zamieszkać, może to jest nowa relacja, może poznaliście się gdzieś w podróży, ewentualnie któryś z was często gdzieś wyjeżdża i tam być może macie okazję się spotkać. Najpierw dla singli. No dla singli na pewno uważajcie, bo ktoś ma jakąś, nie wiem czy tajemnicę, ale nie jest szczery. No siódemka mieczy to jest z jednej strony karta, która mówi rób swoje, ryzyko jest twoje, co tam sobie będą mówić ludzie z zewnątrz, to ich sprawa. Ty się ciesz tym, co masz i rób po swojemu. Natomiast no, ogólnie nie jest to dobra karta. Karta, która mówi, że ktoś nas okłamuje, oszukuje, coś przed nami ukrywa, nie jest szczery i pielęgnuje, stara się, żeby ta informacja no, nie wyszła, tak? Nie, żebyście się o czymś nie dowiedzieli. Coś za waszymi plecami gdzieś tam być może właśnie krąży, albo informacja o kimś, albo to, że ta osoba no, w jakiś sposób jest nieszczera. Co innego wam mówi, a co innego robi. I teraz tak, pierwszy rząd, co pomału zanika. Król mieczy, więc tutaj jakieś decyzje rak podjął. Może był kiedyś w związku właśnie z wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą, ale to mogło się zakończyć rozwodem, jakąś separacją albo wyjaśnieniem jakiejś sprawy. No widzę tu niektóre raki, które po prostu są samotne, tak? I są bardzo szczęśliwe z tego powodu, dogadzają sobie, często wychodzą, zwłaszcza z przyjaciółką, bądź z przyjacielem spod znaku ryby.
dobrze się bawicie, no, pozwalacie sobie na wszelkiego rodzaju przyjemności, czy to udane zakupy, czy właśnie jakaś wycieczka, jakiś wyjazd, żeby miło spędzić czas z osobami, z którymi macie fajne relacje, spełniacie się, tak? Czy to zawodowo, czy życiowo, jest Wam po prostu dobrze. Więc tutaj najpierw dla jakichś raków, które są po przejściach, coś zakończyły, no i było to bolesne, teraz chcą zacząć wszystko z czystą kartą. Z jaką kartą wchodzicie w listopad? Pustelnik, czyli od dłuższego czasu niektóre raki są samotne, ale są też bardzo ostrożne, bo miały dużo czasu na to, żeby coś sobie przemyśleć, dojrzeć do pewnych sytuacji, do pewnych tematów, być może zastanowić się nad tym, co mnie uszczęśliwa, jak ja widzę ten swój związek, jak ja widzę w przyszłości tą swoją rodzinę. Czego oczekuję od swojego przyszłego partnera bądź partnerki, tak? Więc tutaj różne takie plany analizowania. No i właśnie myślę, że już niektórzy z Was po jakimś właśnie takim dłuższym odstępie bycia z kimś jesteście gotowi na to, żeby wkroczyć w jakąś nową relację. Na razie widzę, że skupiacie się na pracy, mimo że tęsknicie za bliskością i nawet jak spotykacie się ze znajomymi, to nie okazujecie tego, że jesteście bardzo samotni i potrzebujecie tego, tej czułości, tego wsparcia emocjonalnego, tej bliskości. Księżyc to jest taka tęsknota za prawdziwym uczuciem, maskowanie też swoich prawdziwych uczuć, czyli jest mi przykro, jest mi źle, ale będę się uśmiechać, udawać, że jest dobrze, mimo że wewnątrz naprawdę jestem w rozsypce. Pojawi się być może, no nie wiem, czy jakaś taka, jakieś takie przeczucie, czy intuicja coś tam podpowie rakowi, bo ogólnie księżyc to jest Wasza karta, więc rak będzie sobą, ale już być może właśnie nie taki sentymentalny, nie taki tajemniczy rak, tylko widać, że już taki pewny siebie wie, czego chce. I tutaj bardziej się otworzycie być może emocjonalnie na to, co nowe, będziecie działać troszeczkę instynktownie. Na czym się skupicie w listopadzie? As denarów, czyli niektóre raki uciekną w pracę i tutaj naprawdę praca, dom, być może zorganizowanie sobie już tego swojego miejsca, niektórzy pójdą na swoje, czyli własne mieszkanie, własny dom, bądź na razie może wynajęcie, ale po prostu, żeby się usamodzielnić, no i skupić się na pracy, na zarobkach, może też już takie wyczekiwanie, czy pojawi się ktoś konkretny, z kim będziecie mogli stworzyć tą upragnioną rodzinę. No na pewno widać, że w grudzień wchodzicie tutaj kartą Słońca, czyli rak jest szczęśliwy, jest zadowolony. Mamy kartę Wagi, Strzelca bądź Wodnika, więc tutaj z tymi osobami jakby relacje są bardzo dobre. Myślę, że rak już wie, czego chce. No, karta Słońca to jest taki dobry moment w życiu, gdzie czuję, że praca jest, mieszkanie jest, wszystko w moim życiu gra, zdrówko mi dopisuje. Czas pomyśleć być może o dzieciach, być może o jakichś poważniejszych tutaj sprawach związanych z założeniem rodziny, z budowania tej prawdziwej, takiej fundamentalnej nie chcę się powtarzać, rodziny, takiej struktury pod prawdziwy związek, tak? Świetne relacje też w domu, w rodzinie. No i ogólnie rak jest szczęśliwy i zadowolony. I z taką kartą wchodzi tutaj w miesiąc grudzień. Stabilizacja finansowa jak najbardziej. Na czym macie się skupić? Siódemka mieczy. I teraz nie wiem, czy to chodzi o to, że wy właśnie ktoś Wam się podoba i trochę nie umiecie okazywać tych swoich uczuć, czy sami siebie w jakichś kwestiach oszukujecie, czy jest tutaj ktoś, kto Was obserwuje, ale nie ma odwagi, żeby być może zadeklarować się. No tutaj jakiś wodnik może się dookoła Was kręcić, może panna, może koziorożec, może drugi rak, karta maga. Karta maga to jest jakiś nowy początek, ale też bycie pod czyimś wpływem. Ktoś, kto manipuluje, ktoś, kto kontroluje. No właśnie, więc może tutaj nie do końca rak wierzy w to, że może ułożyć sobie z kimś życie na nowo. I tutaj się też pojawia jakiś zodiakalny byk.
To może być osoba w pracy, która Was obserwuje, ale jest na tyle nieśmiała, że nie podejdzie, nie zaprosi Was na randkę, zbiera się na to od dłuższego czasu. No tutaj kogoś zdobędziecie, tutaj będzie jakiś podryw, że tak powiem. Na razie relacja na chwilę, tylko znowuż mówię, uważajcie, bo to jest osoba, która no nie do końca jest szczera, nie do końca mówi prawdę, zwłaszcza te raki, które gdzieś wyjeżdżają do pracy. Są na jakichś szkoleniach, w jakiejś delegacji. Bo to będzie relacja tylko na chwilę, więc żebyście się w tych pięknych energiach tutaj słońca, że jestem zadowolona, zadowolony, szczęśliwy, wszystko się układa w moim życiu, mam pieniądze, mam pracę, świetne relacje ze znajomymi, tak? No jestem po prostu fajnie nastawiony do świata i do życia i tu ktoś się nagle pojawi, kto będzie bardzo chciał mnie zdominować i zapanować nade mną. No nie tak, uważajcie, uważajcie tutaj na jakieś takie szybkie znajomości, zwłaszcza byk i wodnik, bo nie do końca jest tak, co ta osoba mówi. No mamy tutaj kłamczuszka, mamy też tutaj jakiegoś złodziejaszka. Może jeszcze tą kartę dociągnę. Ósemka kielichów. Może być też tak, że osoba z przeszłości będzie próbowała Wami manipulować i tutaj próbować do Was wrócić, obiecywać poprawę. To nie jest prawda, kochani. No, trzeba to zweryfikować. Trzeba to zweryfikować. Ale jakiś wyjazd, jakaś podróż tutaj też na pewno. I tam w tej podróży może być ktoś, kto wyda Wam się czarujący, kto no, będzie wiedział, jak z Wami rozmawiać. To mogą być też jakieś, nie wiem, no jakieś szkolenia, jakieś prelekcje, jakieś przemowy. Jakieś występy, może razem gdzieś wyjeżdżacie, prezentować coś, żeby po prostu no, ta osoba w jakiś sposób Was nie oszukała. Bo powie, że jest singlem, a może jest zaręczona, a może już kogoś ma, może nawet ma dzieci, tak? Więc żeby tutaj się nie dać złapać. Zobaczmy tą szóstkę buław, jak to się skończy. No skończy się z tym, że Wy nie będziecie ze sobą rozmawiać, albo po prostu rak jest nieświadomy, bo pewnych rzeczy nie wie i coś musi sobie przemyśleć. Paść denarów, czy dać szansę tej osobie, czy nie. Ewentualnie chodzi o dziecko, że ta osoba może jest po rozwodzie i ma dziecko i bała Wam się powiedzieć, żeby po prostu no, Was od siebie nie wystraszyć, nie zrazić. Co w stałych relacjach? Tutaj też widzę, że no, jakieś pary się rozchodziły i teraz rakom niektórym jest bardzo dobrze. No ale to bym znowuż powtórzyła to, co przed chwilą powiedziałam, więc samotne raki, uważajcie, bo tutaj ktoś może się pojawić, naprawdę, kto będzie wpływał na Was i zrobi na Was bardzo dobre wrażenie, natomiast nie do końca jest szczery, coś ukrywa, no, okłamuje w pewnych kwestiach, może związanych z pracą, może z jakimiś tutaj zaręczynami, może to, że wyjeżdża do pracy, gdzieś pracuje za granicą, tak? Bo chodzi tutaj też o jakieś pieniądze. Wy o tym nie wiecie, nie widzicie tego. Więc nie zróbcie głupoty. Dzieci też w wieku szkolnym, tak? Natomiast co w stałych relacjach? No był jakiś tutaj kryzys. Nie wiem, czy się unikaliście jakoś w związku. No widzę, że rak był od dłuższego czasu samotny. Bardzo tęsknił. Tutaj druga połówka też może podróżuje. Gdzieś wyjeżdża, tak? W dłuższe delegacje, bo tutaj też temat pieniędzy jest. Może macie kredyt do spłacania, na przykład na dom, mieszkanie, tak? Tych pieniędzy potrzebujecie, ewentualnie chcecie dopiero coś kupić. I wydaje się, że jest bardzo dobrze. I tutaj naprawdę, no dziewiątka kielichów to jest rak szczęśliwy, spełniony, zadowolony, miło spędzacie czas, dbacie o siebie, tak? Natomiast szuka tutaj od dłuższego czasu rak jakiegoś rozwiązania. Nad czymś głęboko się zastanawia i w pewnych kwestiach jest ostrożny. Nie o wszystkich emocjach mówi, odkrywa to, co czuje, a przeczuwa, że coś być może jest nie tak. Pamiętajcie, że intuicja Was nie zawiedzie. Tutaj też temat dzieci. Wydaje mi się, że niektóre raki, bądź panowie raki, nie zdajecie sobie sprawy, że Wasza kobieta podejrzewa, że jest w ciąży, ale jeszcze to przed Wami ukrywa. Jeszcze to przed Wami ukrywa. Uważajcie też, moi kochani, żeby nie dać się tu złapać na dziecko. Bo ktoś może powiedzieć, że jest w ciąży, a tak nie jest. Więc tutaj, no, muszę powiedzieć takie informacje. Może jakiś rak potrzebuje tego. Natomiast te pary, które myślą o dziecku, uda się, kochani. Więc starajcie się, w listopadzie może udać się.
No ale właśnie tutaj tak jakby wasz partner gdzieś pracował i wy będziecie chciały bądź dochować tą tajemnicę do świąt, że tutaj niektóre raki no na razie nic nie będą mówiły, dlatego ta siódemka mieczy być może, tak? Będę ukrywać przed moim ukochanym i zrobię mu na święta niespodziankę, żeby dopiero powiedzieć, że będzie dzidziuś. To jest jedna kwestia. Druga kwestia tutaj właśnie też jedna ze stron za bardzo skupia się na pracy. No relacje macie dobre, bo karta Słońca to jest szczęśliwa, kochająca się rodzina, gdzie naprawdę no, jesteście zadowoleni z relacji. No może brakuje jakiejś tam, trochę mi buław tu brakuje, czyli namiętności, takiej bliskości, spędzania ze sobą czasu. Widzę, że umiecie ze sobą rozmawiać, że i tutaj zawodowo też jest dobrze, natomiast problem jest z okazywaniem sobie uczuć i emocji. Widzę jakiś dystans, widzę jakieś takie poczucie samotności, a potrzebujecie tej bliskości, bo jest ta czwórka denarów, czyli osoby, które kocham, które są dla mnie ważne, chcę przytulić, chcę być blisko z nimi, chcę się z nimi dzielić. Na co uważać w tym grudniu? Na czym macie się skupić? Siódemka mieczy. No i znowuż mamy, żeby wpływać na jakąś sytuację, nie wiem, może coś odkryć, coś wyjaśnić, wreszcie powiedzieć o tych swoich uczuciach, nie ukrywać ich, nie robić nic potajemnie. Tutaj niektóre pary też, no, tymczasowy jakiś wyjazd bądź powrót, więc tutaj szykowanie czegoś. Jakieś prezenty, niespodzianki, jakaś właśnie jakaś uroczystość, gdzie ktoś się nie spodziewa, no na przykład urodziny czy imieniny ukochanej osoby i chcecie właśnie zrobić z przyjaciółmi jakąś imprezę, niespodziankę, żeby no zaskoczyć, tak? I wy będziecie tutaj wszystkiego pilnować, wszystko będziecie kontrolować. Natomiast nie dajcie się też zmanipulować, bo nie do końca jest prawdą to, co ta osoba mówi. No coś jest nie tak. Może na nocne zmiany, jak ta osoba gdzieś do pracy wyjeżdża. Ewentualnie ogólnie wy się martwicie, tak? Jak ta osoba wyjeżdża gdzieś, ta wasza druga połówka i tęsknicie i zamartwiacie się. Bo tutaj też takie sprawdzanie trochę widzę, nieradzenie sobie z emocjami, szukanie jakby cały czas uwagi i kontaktu, że od takiego dłuższego czasu. Wyjaśnić jakieś kłamstwa, no nie ukrywać niczego, być szczerym ze sobą, tak? Przejąć jakąś kontrolę, trochę pewności siebie. Nie dawać się też wodzić za nos. Zwłaszcza od dłuższego czasu. To jest coś związane z jakimiś wyjazdami, podróżami służbowymi. No właśnie, rydwan. Częste wyjazdy, częste podróże. Wziąć sprawy w swoje ręce, wyjaśnić jakąś sprawę i powiedzieć na przykład, że wy się czujecie źle, tak? Czy trzeba coś zmienić tutaj. Bo nie może być tak, jak do tej pory. Bo o to jakoś się kłócicie. To jest jakoś też pomijany temat. I nie do końca wszystko tak wygląda, jak wam jest tutaj przedstawiane. No. Pośpiech też jest niewskazany w podróży. Bo tu mamy rydwan i siódemkę mieczy, która mówi pośpiesz się, tak? A tu znowu rycerz denarów, który tak się wlecze jak mucha w smole i po prostu sobie jedzie, jakby stał w miejscu. Więc to może być też jakąś tutaj kością niezgody, bo na coś tutaj rak czeka. No, raki niektóre czekają na jakieś deklaracje, na jakieś zaręczyny, a ta osoba też się bardzo z tym ociąga, tak? I jest przekonywująca, zawsze umie się jakoś z tego powodu wytłumaczyć, bądź odegrać swoją rolę, no i to już też jakoś rakowi no, przestaje pasować. Czuję, że być może coś się wypala. Natomiast, no kochani, no, w styczeń wchodzicie bardzo ładnie, jeżeli był jakiś kryzys, uda się to zażegnać. Przełamiecie pewne bariery, o pewnych rzeczach zaczniecie rozmawiać. No tutaj ten temat dzieci się pojawia. Nowa praca, bo może być też taka sytuacja, że tutaj ktoś stracił pracę i o tym wam nie powiedział, bądź firma jest w złej kondycji, ale tutaj mamy odejście, bądź zawieszenie i to też wpłynie jakoś na waszą relację, tak? Natomiast widzę starania, widzę tu już pielęgnowanie, ale też jakoś taka blokada z podjęciem decyzji, ta dwójka mieczy. Karta świat, no właśnie. Może chodzi o przeprowadzkę za granicę, może chodzi po prostu o zamknięcie jakichś starych tematów z przeszłości, otwarcie się na coś nowego.
No ale mamy też powitanie na świecie nowego członka rodziny, więc tutaj naprawdę niektóre raki będą spodziewać się dzidziusia i to może też troszeczkę wpłynąć na Waszą relację, bo rak będzie się zastanawiał, czy poradzi sobie sam pod nieobecność swojej ukochanej osoby, która ciągle gdzieś jest w trasie, podróżuje. No i to po prostu rozstanie emocjonalne. Tak, ósemka kielichów to jest po prostu tymczasowe rozstanie i zaraz wrócę. No, ale za każdym razem, jak się rozstajemy, to tęsknimy i myślimy o tej osobie i zastanawiamy się, co ona tam robi beze mnie. Dobrze, jedna karta na zdrówko, bo się rozgadałam, ale zawsze jak mam przerwę, jeden dzień w kartach, to jakoś tak dłuży mi się. A musiałam zrobić sobie przerwę, kochani, bo... No bo czasami trzeba. To nie akord, moi drodzy. Dobrze. I już bierzemy sobie karty na zdrowie. Wylosuję dla Was jedną kartę. Na co rak powinien zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zdrowie w czwartym kwartale bieżącego 2022 roku? Jakie dolegliwości? Na co ma zwrócić uwagę? Przełożymy sobie i wybiorę normalnie kartę, bo przez to przełożenie to jakoś mi to dziwnie wychodzi. Tak to rozłożymy sobie wachlarzek. O, ta. Papież. Problemy dermatologiczne ze skórą, mój kochany raku. Może warto iść do kosmetyczki, może do dermatologa, zastosować jakieś kuracje oczyszczające skóry, zwłaszcza tutaj raki, które no, borykają się z jakimś trądzikiem, z jakąś wysypką, z jakimiś ciągle dolegliwościami. Może macie alergię, uczulenie na coś, tak? Mogą być też jakieś choroby dziedziczne, więc trzeba się przebadać i trzeba zacząć się, kochani, leczyć. Zwróćcie na to uwagę, zwłaszcza, no mówię, coś, co... może mydełko, na jakieś mydełko jesteście uczulone, może woda zbyt twarda, ewentualnie no, kosmetyki, które gdzieś tam uczulają. Niekoniecznie chodzi o trądzik, ale jakieś wysypki, jakieś zmiany na twarzy, sucha skóra, tak? Podrażnienia, pęknięcia, swędzenia i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie na to uwagę i nie tylko na twarzy, ale też na całym ciele. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, to są czytania ogólne. Na pewno nie dla wszystkich. Każdy z Was ma inne życie. Sprawdźcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego czwartego kwartału. Dużo spokoju, miłości, cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim równowagi emocjonalnej. Tego Wam życzę. Spokój i opanowanie to już jest droga do sukcesu. Nie rozpraszajmy się też doradztwem innych osób, zwłaszcza które uważają, że pozjadały rozumy, a tak naprawdę nic w danym temacie, który Was interesuje, zwłaszcza zawodowym, nie mogą się wypowiedzieć, bo nie mają takiego doświadczenia bądź wiedzy, więc tutaj kierujcie się swoją intuicją. Wy wiecie, co macie robić, tylko nie pozwólcie, żeby ktoś Was bądź coś ograniczało, tak? Idźcie za swoim... No właśnie, swoim wyzwaniem, swoją taką, chciałam powiedzieć, zew natury. No, tylko jak to odmienić? Matko Boża, nieraz dziura się w głowie zrobi. Piszcie w komentarzach, kochani. Idźcie za swoim... No właśnie. No uciekło, aż wstyd. Dobrze. Idźcie za swoim instynktem, kochani, i naprawdę nie słuchajcie się osób pozornych, bo mogą Was zawrócić z jakiejś określonej drogi. A po co? Po co później znowu szczekać, nadrabiać jakiś kawałek, jak pobłądzicie, bo nie pójdziecie tą drogą, co trzeba i gdzieś wyprowadzi Was na manowce. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.